Thank you.
Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, sonaksik, kokpit, mat, produkt od widza. Tak jak widziałeś, troszeczkę zabawy w Audi, troszeczkę zabawy w Mańku i na twardych plastikach, czy twardych, na przyjemnych plastikach w Audi siedzi rewelacyjnie. Ogólnie naprawdę delikatne przyciemnienie, totalny macior. Na miększych plastikach w Audi widać mega przyciemnienie. Uzupełniasz to drugą porcją i robi się satyna z fantastycznym przyciemnieniem. Na Mańku twarde plastiki, no tutaj słuchaj, idzie od razu w satynę. Żonie się podobało to wykończenie, takie minimalne jakby, może nie jest to połysk, ale w Mańku te plastiki są beznadziejne. Ale żonie się podoba, mówi fajne satynowe, takie troszeczkę nawet mokre, może bym powiedział, takie wykończenie. Rewelacja. Czego produkt nie lubi? Wody, żadnej chemii. Co, z czym byś nie wjechał, zbierasz bez kurczybyka, więc to masz tak naprawdę do pierwszego zabezpieczenia. Trochę wody i no zbierasz go, zbierasz. Jeżeli chodzi o wykończenie, bardzo fajna sprawa, a najlepiej, słuchaj, siedzi na plastikach takich plastycznych, tak jak Volvo, mięciutkich. Tam przyciemnienie i wykończenie satynowe jest obłędne. Czy produkt fajny? Fajny. Czy zapach fajny? Fajny. Takich perfum. Bardzo przyjemny, ogólnie bardzo fajny produkt. Ja będę kończył, ale zaproszę Cię na dalszą część filmu, gdzie pokażę Ci, jak skurczybyk przyjemnie siedzi właśnie na takich przyjemnych, mięsistych plastikach w Volvo. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! A właśnie, nie tak szybko cześć. Kto pierwszy wpisze Sonax drukowanymi literami, zgarnia tę ilość, która mi tutaj została. A teraz się żegnam. Cześć!